Chcę podziękować Ojcu i Ojcom za to, że pozwolili mi mówić do Was dzisiaj tego wieczoru. I tym Ojcom, którzy koncelebrowali mszę świętą i słuchają spowiedzi. Ale w szczególny sposób chcę podziękować wszystkim Wam za to, że jesteście. Ponieważ wiem, że jest wiele innych rzeczy, które moglibyście w tej chwili robić. I doceniam to, że jesteście tutaj dzisiaj z Panem i razem ze mną. Dla tych z Was, którzy być może przyszli tutaj szukając uzdrowienia, proszę zrozumcie, że uzdrowienie rozpoczyna się we Przyświętym. Najświętsza Eucharystia jest największą modlitwą uzdrowienia. Na mszy świętej największy z lekarzy, sam Bóg, napełnia nas samym sobą, swoją miłością. Uzdrowienie ma miejsce również, kiedy mówię. Bardzo często ludzie dają świadectwo, że kiedy przemawiałem, zostali uzdrowieni dzięki łasce Boga. I później, kiedy będzie wystawiony Najświętszy Sakrament, i kiedy ja położę na Was ręce i będę się za Was modlił. I tego wieczoru jesteśmy bardzo pobłogosławieni tym, że są tutaj, jest tutaj wielu kapłanów, którzy słuchają spowiedzi. A po mszy świętej, spowiedź święta jest drugim najpotężniejszym sakramentem uzdrowienia. I jeśli chcecie otrzymać najlepsze możliwe uzdrowienie, jest bardzo ważną rzeczą, abyście odbyli dobrą spowiedź. A więc to uzdrowienie dzisiaj ma charakter sakramentalny. Odnajdujemy je w Eucharystii. Odnajdujemy je w wystawionym Najświętszym Sakramencie. Jest obecne w sakramencie spowiedzi. I w potężnym sakramencie kapłaństwa. A to, co mówię i moje modlitwy, jedynie uzupełniają sakramenty. Ja kiedyś byłem bardzo złą osobą. Teraz staram się być trochę lepszy. Ale wciąż zdarza mi się upadać. Ale kiedyś byłem wyjątkowo zły. Byłem uzależniony od wielu rzeczy. Cechowała mnie przemoc. I popełniłem chyba każdy możliwy grzech. A wszystko, o czym myślałem, to ja sam. I mimo, że byłem ochrzczonym katolikiem, nie wierzyłem w Boga. Nie chodziłem do kościoła, nie modliłem się. Prowadziłem życie skoncentrowane na samym sobie. A Bóg był najodleglejszą rzeczą, jaka mogła przyjść mi do głowy. Ale 23 lata temu, w czasie, kiedy znajdowałem się w najciemniejszym okresie mojego życia,
czyniąc najbardziej obrzydliwe grzechy. Not even thinking about God. I nawet nie myśląc wtedy o Bogu. God brings truth to darkness I was living in. Bóg przedarł się przez ciemność, w której żyłem. He touched my heart, and through my heart he touched my soul. I dotknął mojego serca, a przez moje serce dotknął mojej duszy. And he filled me with the light of his love. I napełnił mnie światłem swojej miłości. It was incredible. To było niesamowite. It was like an explosion of love within me. To było doświadczenie jakby eksplozji miłości wewnątrz mnie. To było najwspanialsze doświadczenie, jakiekolwiek miałem w życiu. I kiedy Jezus podniósł moje ludzkie serce do swojego boskiego serca i otoczył je i napełnił je swoją miłością, kiedy mnie objął swoją miłością, powiedział te trzy wspaniałe słowa: ja Ciebie kocham. I ja wiedziałem wtedy, że w tych trzech słowach zawiera się odwieczna prawda. Ja wiedziałem, że Bóg mnie zawsze kochał i zawsze będzie mnie kochał. I słysząc te słowa, miałem pewność, że Bóg istnieje. Nawet jeśli nie byłem w stanie wtedy tego wytłumaczyć, pojąć, to wiedziałem, że to jest prawda. I Jezus pokazał mi, że mnie kocha. Pomimo moich słabości, pomimo moich upadków, że zawsze mnie kochał. Oczywiście nie podobały mu się grzechy, które czyniłem, ale zawsze mimo to mnie kochał. I w tamtym momencie pokazał mi, że wszystkich ludzi kocha tak samo. Że w Jego miłości do nas nie ma żadnej różnicy. Jedyna różnica zawiera się w tym, na ile my potrafimy kochać Jego. I tamta chwila wydawała się wiecznością, wydawała się przedłużać w nieskończoność. W tamtej chwili wszystkie moje nałogi nagle odeszły. A alkohol wtedy był najmniejszym z moich nałogów. Ale po prostu pod tak odeszły. A w ich miejsce pojawiło się pragnienie Boga i pragnienie życia w Bogu. Bo to jest najwspanialsza rzecz. To przekracza wszystko, co możemy odnaleźć na tym świecie. I tak od tych 23 lat znajduję się w tej podróży miłości. Na niej Jezus przyciąga mnie do siebie. A ja pomimo moich słabości staram się przybliżać do Niego. Dzisiaj wielu ludzi zapomniało, jak bardzo Bóg nas kocha. Myślą, że Bóg jest odległy, jest gdzieś daleko od nas. Postrzegają Go jako kogoś, kto sądzi, kto potępia. Niektórzy boją się Boga. Zwykle lękamy się Boga z powodu zła, które czynimy. I lękamy się osądu, który mógłby na nas spaść. Ale w Bogu nie ma niczego, czego należy się lękać. Bóg jest delikatny, jest dobry. Jest łagodny. Jest miłosierny, jest przebaczający. I wcale nie jest daleko od nas. Jezus
jest przy nas w każdej chwili naszego życia. To jest boska tajemnica, w jaki sposób Jezus może stać przy 7 miliardach ludzi w tym samym czasie. I do każdej osoby Jezus woła: ja Ciebie kocham. Jezus ma bardzo namiętną miłość do każdego z nas. Dla Niego jesteśmy drogocenni, jesteśmy skarbem, jesteśmy klejnotem. W każdej chwili Jezus woła do Ciebie: ja Ciebie kocham. Dlaczego nie pokochasz mnie? Co takiego może zrobiłem Tobie, że Cię obraziłem, także nie chcesz mnie kochać? Przecież wszystko, czego chcę dla Ciebie, to dobro. Wszystko, co mam dla Ciebie, to dobroć. Nikt nie kocha Was tak bardzo, jak kocha Was Jezus. Nikt nie troszczy się o Was tak bardzo, jak Jezus. I nikt nie pragnie takiego dobra dla Was, jak On. W każdej chwili naszego życia Jezus woła do nas: kocham Cię. I w każdej chwili naszego życia On nas prosi, błaga, żebyśmy kochali Jego. On jest stęskniony, jest spragniony, złakniony naszej miłości. Nie dlatego, że nasza miłość mogłaby uczynić Go kimś większym. To jest niemożliwe. Bóg jest największy już sam w sobie. Ale to dlatego, że to Was może uczynić kimś większym. Ponieważ Jezus Was kocha, chce Was wywyższyć. I dlatego woła do nas, żebyśmy Go kochali. Ponieważ jeżeli będziemy kochać Boga tak, jak powinniśmy, ponad wszystko, co istnieje, ponad świat, ponad nas samych, to wtedy nasze serce i nasza dusza będą stałym utworem dla Boga. A Jezus wtedy może dosięgnąć głębokości naszego wnętrza, aby wypełnić nas miłością i łaską, aby nas uświęcić, aby nas uczynić świętymi, aby nas uczynić kimś większym. W każdej chwili Jezus woła do nas: ja kocham Ciebie, pokochaj mnie. Ale problemem jest to, że większość ludzi nie słucha tych słów Jezusa. Ponieważ ogłuchli z powodu świata. Większość z nas dzisiaj myśli o sobie samym i o rzeczach tego świata. Być może tylko przy jakichś okazjach mają jakieś myśli o Jezusie. Ale zwykle nasze dni upływają pod znakiem koncentracji na sobie samym. I stawiamy siebie samych i świat na pierwszym miejscu. A wtedy zamykamy nasze serca do Boga. Wtedy nie słyszymy Jego wołania do nas. I wtedy nie możemy usłyszeć tego słodkiego wołania Jezusa. Ale Jezus nie poddaje się. On nigdy się nie poddaje. On jest zawsze dla nas. To jest bardzo ciekawe, że często ludzie mówią, zwykle wtedy, kiedy mają problemy w życiu. Wtedy pytają: gdzie jest Bóg? A przecież Bóg jest tuż obok nich. Powinni raczej pytać, gdzie ja jestem w moim życiu. Ponieważ bardzo często to my oddaliliśmy się od Boga. Nawet jeśli przychodzimy do kościoła na mszę, wychodzimy z kościoła i jesteśmy tak jak wszyscy inni. Skupieni tylko na sobie i na świecie. Ale mimo to Jezus jest dla nas i sięga do nas. I wyciąga
wyciąga do nas rękę i mówi, chwyć moją rękę i krocz ze mną. Bo moje drogi nie są Twoimi drogami, moje drogi są ponad Twoje drogi. Jeżeli chwycisz moją rękę, ja Ciebie poprowadzę moimi drogami. Tak, abyś miał życie w pełni, życie szczęśliwe. Jezus wie, że to będzie trudne. On wie, że przed nami jest wiele pokus. Jest tyle rozproszeń. On wie, że czasem możemy przechodzić przez ciemne doliny. Być może straciliśmy nadzieję. Możemy czuć się martwi w środku. Martwi dla samych siebie, martwi dla świata. A w takich momentach Jezus będzie dla nas. Tak jak córka Jaira w Piśmie Świętym. Oni mówili, jej bliscy mówili, ona już nie żyje. Mówili, już nic nie możesz zrobić, nie ma nadziei. A mimo to Jezus poszedł do niej i powiedział, Talita, kum, małe dziecko, wstań. I on wtedy podniósł ją do nowego życia w nim. I to samo może uczynić dla was. Gdy jesteście zagubieni w waszych ciemnych dolinach, kiedy straciliście już całą nadzieję, kiedy wewnątrz czujecie się martwi, Jezus będzie wtedy przy was, sięgając do was, wyciągając do was rękę i mówiąc, Talita kum, małe dziecko, wstań. I jeżeli chwycicie go, on was podniesie do nowego życia w nim. Do życia w prawdziwej miłości. Chcę podzielić się z wami fragmentem z mojej najnowszej książki. To jest fragment orędzie od świętego Rafała Archanioła z książki Za zasłoną. Pod sferą emocjonalną odnajdź sferę duchową. Razem z nią znajdziesz odpowiedzi dotyczące życia wiecznego. Musisz patrzeć duchem, nie oczami. Natomiast, aby zacząć patrzeć duchem, musisz pogrążyć się w modlitwie i kontemplacji Najświętszego Sakramentu. Otwórz swój umysł, zgłębiając tajemnicę ciała Pana w Najświętszym Chlebie Komunii. Otwórz serce, pozwalając, aby zawładnęło Tobą wszechogarniające uczucie miłości. Nie powstrzymuj go, ani nie tłum. Pozwól, aby po prostu przez Ciebie płynęło. Otwórz swojego ducha w sakramentach, robiąc drogę dla Bożych darów, które Cię wzmocnią. Zrób to wszystko i dorastaj w Bożej miłości. Daję Ci moją miłość i zawsze nad Tobą czuwam. W imię Boga błogosławię Cię i w imię Boga oferuję Ci tę pomoc. Jezus wzywa nas do boskiego sposobu kochania. Do tego, abyśmy kochali tak, jak On kocha. Miłością łagodną, miłością delikatną. Miłością, która sięga do każdego człowieka. Niezależnie od okoliczności życia. On nas wzywa do tej potężnej, duchowej miłości. Ale smutne jest to, że większość z nas tej miłości nie ma. Mamy tylko miłość uczuciową, emocjonalną. Ale emocje mogą się zmieniać. Ja widziałem ludzi, którzy w jednym momencie byli tak bardzo w sobie zakochani, a chwilę później już siebie nienawidzili.
Maybe because changing situations in life. Być może dlatego, że zmieniła się sytuacja w ich życiu. A być może stan hormonalny ciała wpłynął na emocje. Emocje mogą się zmieniać. I dlatego powinniśmy mieć tę duchową miłość, którą ma Bóg. Because that love is always strong. Ponieważ ta duchowa miłość jest zawsze potężna. And to have that love, i żeby mieć tę miłość, we can't find it by ourselves. Nie możemy jej szukać tylko w nas samych. We need to be asking the Holy Spirit every day. Musimy prosić Ducha Świętego każdego dnia, to set fire to our hearts. Aby zapalił ogień w naszych sercach with the flame of divine love. Tym płomieniem boskiej miłości. And you need to persevere in doing that. I w tym trzeba być wytrwałym. It's not gonna happen first time around. To się nie zdarzy od razu. You have to persevere to show you truly want it. Trzeba pokazać wytrwałość, żeby Bogu w ten sposób pokazać, że tego naprawdę pragniemy. A gdy tak będziemy czynić, to pewnego dnia Duch Święty zapali naszą duszę. Płomienie miłości, które płonie tak mocno i jest tak jasny. Miłością do Boga i miłością do innych ludzi. A wtedy wewnątrz nas, w naszym wnętrzu, zaczynamy pragnąć, zaczynamy być głodni miłości Boga. Tak, prawdą jest, że jest wiele wspaniałych osób, które przychodzą na mszę świętą codziennie i modlą się codziennie. To są bardzo dobre, święte osoby. Ja nigdy taki nie byłem. Ale nawet ci ludzie, często ci ludzie nie mają tego doświadczenia duchowego płomienia miłości. Tego, kiedy mogliby być naprawdę wprowadzeni zażyłą relację z Bogiem. A kiedy będziemy stale prosić Ducha Świętego, a On zapali naszą duszę, to wtedy po prostu będziemy wiedzieć, że Bóg nas kocha. Wtedy już nie ma żadnych wątpliwości, wtedy jesteśmy całkowicie pewni. Wiemy wtedy naprawdę, że Bóg jest prawdziwy. Nie ma żadnej wątpliwości. Właśnie dlatego, że jest ten ogromny płomień miłości, który w nas płonie. I wtedy w stosunku do innych. Wtedy pojawia się w nas pragnienie, żeby kochać innych, tak jak kocha ich Jezus. Ponieważ uświadamiamy sobie wtedy, że kiedy nie będziemy kochać innych, to ten płomień miłości w nas zacznie przygasać. Ponieważ częścią miłości Boga jest kochanie innych ludzi. I żeby karmić ten płomień w nas, musimy kochać innych, tak aby on nie zagasł. I potrzebujemy do tego być eucharystycznymi ludźmi. Ponieważ tutaj możemy otrzymać ten pokarm, dusza nasza może otrzymać ten pokarm, którego potrzebujemy. I wtedy ten płomień będzie stawał się coraz jaśniejszy w nas. Będzie to jasne światło miłości. A kiedy przychodzimy na mszę świętą, to potrzeba przychodzić na sposób miłości. Trzeba prawdziwie szukać Jezusa. Bo w każdej mszy świętej Jezus czeka na nas, aż do Niego przyjdziemy. Jezus jest spragniony, jest złagniony, jest stęskniony naszej obecności i naszej miłości do Niego. I kiedy my przychodzimy na mszę świętą, to my powinniśmy być stęsknieni, złagnieni, spragnieni
na Jego obecności i miłości, i Jego miłości do nas. A w ten sposób, kiedy Jezus do nas sięga swoją miłością, my sięgamy do Niego z naszą miłością. I wtedy obejmujemy się wzajemnie w miłości. I wtedy Jezus naszą ludzką miłość wprowadza do swojej boskiej miłości. I w tej unii, w tym zjednoczeniu, On daje nam siłę, moc do kochania. W miarę jak coraz głębiej i głębiej wprowadza nas w tajemnicę mszy świętej. Tak, wtedy, kiedy wypowiadamy słowa mszy, to one stają się słowami miłości, wypływającymi z naszego serca, z naszej duszy. Wtedy one stają się wyrazem naszej miłości do Boga. Kiedy mówimy, w górę serca wznosimy je do Pana, to wtedy prawdziwie, rzeczywiście podnosimy nasze serce do Niego. Wtedy mówimy, spójrz Jezu, daję Ci moje serce, całego mnie, ponieważ Ciebie kocham. A wtedy Jezus nasze ludzkie serca wprowadzi do swego boskiego serca. I wtedy, kiedy wznosimy nasze serca do Niego w górę, wtedy mówimy, Panie, ja Tobie daję moje zranione serce, aby ono zostało przez Ciebie uzdrowione. Ale nie tylko moje serce, również serca tych, których ja zraniłem. I również serca tych, którzy zranili mnie. I mówię wtedy, Panie, podnieś te serca również do Ciebie. Uzdrów ich i pobłogosław ich swoją boską miłością. Ponieważ to właśnie powinniśmy czynić. Nie powinniśmy przychodzić do Boga sami i tylko dla nas samych. Ale do Boga powinniśmy razem z nami przyprowadzać innych. Tak, aby oni mogli zostać dotknięci przez Boga. I oni mogą zostać pobłogosławieni przez Boga. A my często zapominamy, jak bardzo błogosławieni jesteśmy we mszy świętej. Którzy przychodzą na ucztę baranka. W każdej mszy świętej Bóg nas błogosławi, dając nam samego siebie. Czasem jesteśmy ślepi na tę Jego obecność. Jesteśmy ślepi na błogosławieństwa, które Bóg nam daje we mszy świętej. Czasem widzimy, że wszystkie rzeczy, wszystko dzieje się źle wokół nas. I tylko potrafimy z powodu tego narzekać. I stajemy się tacy mizerni, nędzni. Zapominamy wtedy o wszystkich błogosławieństwach, które od Boga otrzymaliśmy. Zapominamy, że naprawdę zostaliśmy pobłogosławieni, kiedy przyjęliśmy baranka we mszy świętej. A kiedy On nas błogosławi, On nas napełnia swoją boską, nadprzyrodzoną mocą. I będzie nas uzdrawiał w sobie. Od wewnątrz. Pamiętacie tę kobietę w Piśmie Świętym, która dotknęła się szaty Jezusa? I ona powiedziała, została uzdrowiona. A Jezus powiedział, poczułem, że moc wyszła ode mnie. A my przecież we mszy świętej mamy o wiele więcej niż ona. Nie tylko możemy dotknąć Jezusa, ale możemy stać się jedno z Nim. A w tej jedności z Nim możemy zostać uzdrowieni. Ale musimy przychodzić na mszę świętą i prosić o to uzdrowienie. Ale nie mówić tylko, chcę tego, czy chcę tamtego. Ale mówiąc, Panie, uzdrów mnie w taki sposób, który będzie najlepszy dla mnie. I na pewno w czasie, po pewnym czasie Bóg to uczyni. A
to, co On czyni we mszy świętej, to On nas napełnia swoją mocą. Tą mocą, która sprawia, że ten płomień miłości w nas rośnie wciąż. Tak, że możemy stawać się naczyniami łaski. Także pojawia się w nas wielkie pragnienie, tęsknota do tego, żeby kochać Boga i kochać innych ludzi. Także możemy wychodzić do świata z Jezusem w naszym wnętrzu. Do tych, którzy są zagubieni. Do tych, którzy stracili już wszelką nadzieję. Do tych, którzy są umarli dla Boga, dla świata, dla samych siebie. I wtedy Jezus będzie przez nas mógł dotykać tych ludzi. I przez nas do nich mówić Talita kum. Małe dziecko, wstań, chodź. I przez nas będzie mógł ich wskrzeszać, podnosić do nowego życia w nim. Do tego nas Bóg powołuje. I ja mam nadzieję, że posłuchacie tego wołania i na nie odpowiecie. Chcę się podzielić jeszcze z wami dwiema małymi rzeczami. Zanim przejdziemy do części z modlitwą o uzdrowienie. Pierwsza nazywa się różaniec eucharystyczny. Zawsze się tym dzielę. To jest, Jezus dał mi pewne wizje dotyczące każdej tajemnicy różańca. Podzielę się z wami pięcioma takimi wizjami. On powiedział, daj ten różaniec chorym, a będzie wielu uzdrowień. I daj go tym, którzy się nie modlą, a nastąpi wiele nawróceń. Więc poleciłem, żeby te wizje namalować i umieścić w takiej książeczce. Możecie ją otrzymać z tyłu kościoła. I kiedy już miałem ukończoną tą książeczkę, to ukazała mi się Najświętsza Dziewica z ręką wypełnioną różańcami. I powiedziała, dawaj różaniec z każdą książeczką, a ja ją pobłogosławię. Ale istotne jest, żeby kapłan pobłogosławił ten różaniec najpierw. Dopiero wtedy Matka Boża dokłada swoje błogosławieństwo. I chcę podzielić się z wami pięcioma tajemnicami światła. A potem opowiem wam o jednym z uzdrowień. Tak wiele na całym świecie tych uzdrowień już miało miejsce. Pierwsza tajemnica światła, czyli chrzest Jezusa w Jordanie. Widziałem kielich, z którego wypływała z jednej strony krew. Z jednej strony tego kielicha, duży kielich, z którego z jednej strony wypływała krew. Ujrzałem złoty kielich. Z jego boku wypływał strumień krwi, w którym od góry zanurzała się lśniąca białym światłem hostia. Nad nią zobaczyłem białego gołębia, powyżej zaś Ojca z szeroko rozpostartymi ramionami, który rzekł, przyjdź i obmyj się w rzece życia. Tajemnicy objawienia się Jezusa w Kanie Galilejskiej ujrzałem w hostii kielich, wokół którego klęczeli modlący się goście weselni. Później usłyszałem słowa, dajesz nam to wino, które przynosimy Tobie w ofierze. W tajemnicy trzeciej głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia w jaśniejącej hostii ujrzałem Jezusa jako króla w koronie i złotych szatach, który rzekł, tu jest Królestwo Boże. W tajemnicy przemienienia pańskiego
ujrzałem lśniąco białą kostkę, w której było widać oblicze Jezusa. On zaś rzekł: przemieńcie się przeze mnie. W tajemnicy ustanowienia Eucharystii ujrzałem Jezusa odzianego w purpurowe szaty kapłańskie. W rękach trzymał kostkę i kielich. Stał przed ołtarzem, a wokół niego zgromadzili się jego uczniowie. Jezus rzekł: to jest moje ciało, to jest moja krew. Teraz podzielę się z wami jednym z uzdrowień, bo było ich naprawdę tysiące. W Melbourne, w Australii, jest taki lekarz, który uczęszczał na moje spotkania. Miał młodą pacjentkę, gdzieś 26-27 lat. I ona właśnie straciła wzrok. I na jej ślepotę nie ma lekarstwa. Przyszła do niego. I no, była w takim nastroju, że chciała popełnić samobójstwo. Mówiła: nie chcę już dłużej żyć. Nie chcę przez resztę mojego życia być ślepa. Więc ten doktor Paul powiedział do niej: tutaj w naszym kościele katolickim właśnie organizuje spotkanie z Alanem Hainsem. I czasem, kiedy się modlimy, kiedy on się modli z ludźmi, oni dzięki łasce Boga zostają uzdrowieni. Może powinnaś przyjść? Ta kobieta była chrzczoną katoliczką, ale nie wierzyła w Boga. Nigdy się nie modliła, nigdy nie przychodziła do kościoła. Ale w swojej rozpaczy postanowiła, że przyjdzie. Jej przyjaciel czy przyjaciółka przyprowadził ją. I podczas mojego świadectwa niczego nie doświadczyła, ani nawet podczas modlitwy o uzdrowienie. Ale kiedy wychodzili z kościoła, ten przyjaciel wziął tę książeczkę z różańcem eucharystycznym. I kiedy wrócili do domu, powiedział do nich: czy pomodlisz się ze mną? Zgodziła się. I niczego nie doświadczyła, kiedy odmawiali różaniec. Ale kiedy poszła spać, położyła tę koronkę, różaniec, pod swoją poduszkę. A kiedy rano wstała i otworzyła oczy, mogła już normalnie widzieć. Więc pobiegła z powrotem do tego doktora Paula. On wtedy ją zbadał, powiedział: to jest niesamowite, to cud. Wysłał ją do kliniki oczu w Melbourne. Oni wtedy ją zbadali i pytali ją: co pani zrobiła takiego? To jest niemożliwe. I odpowiedziała: no, modliłam się na różańcu. Lekarze nie mogli tego przyjąć. Ale również nie byli w stanie wytłumaczyć, w jaki sposób została uzdrowiona. A teraz chodzi codziennie na mszę świętą i codziennie odmawia różaniec. Ja Bogu za to dziękuję. A teraz na koniec podzielę się z wami z mojej ulubionej książki. To jest książka, w której Jezus pokazał mi swoje życie, kiedy chodził po Ziemi Świętej. Jest zatytułowana Oczami Jezusa. To jest książka, która sprawi, że będziecie się śmiali, będziecie płakać. I to prawdziwie jest książka, która sprawia nawrócenie. Mamy świadectwa Żydów, muzułmanów, Hindusów, wiele też młodych osób się nawraca po jej lekturze. W Perth, mieście, w którym ja żyję,
Tę książkę otrzymał pewien Hindus. Przeczytał ją od deski do deski. I zakochał się w Jezusie. Dał tę książkę swojej żonie. I ta żona pokochała Jezusa. A mniej więcej rok temu oboje wraz ze swymi dziećmi przyjęli wiarę katolicką. A teraz on pracuje jako ogrodnik w katedrze w Bethel. Chcę podzielić się z wami tym krótkim fragmentem. Zapisany 12 lipca 1996 roku. Jezus mówi: po posiłku ruszyliśmy w stronę gospody. Gdy już byliśmy prawie na miejscu, ujrzałem, jak moi uczniowie zachęcają tłum do modlitwy, lecz z małym powodzeniem. Gdzie jest Jezus? Krzyczeli ludzie. Chcemy Jezusa! Wołali. Ktoś zobaczył, że Piotr i ja idziemy w ich stronę. Oto jest! Zawołał. A ludzie ruszyli pędem w moją stronę. Po chwili jedynie z trudem można było poruszać się pośród gromadzącego się tłumu. Wtedy poczułem, że ktoś ciągnie mnie za płaszcz. Zatrzymałem się, obróciłem i ujrzałem chłopca, który usiłował zwrócić na siebie moją uwagę. Udało mu się przecisnąć przez tłum i teraz nie chciał mnie puścić. Piotrze, powiedziałem, ponieś tego chłopca. Piotr podniósł chłopca z ziemi i posadził go sobie na barana. Moi uczniowie zrobili dla mnie przejście w tłumie. Za mną szedł Piotr niosący chłopca. Gdy doszedłem przed wejście do gospody, rękoma dałem ludziom znak, by usiedli i uciszyli się. Dopiero po dłuższej chwili zebrani usiedli w ciszy. Przemówiłem do nich donośnym głosem. Cieszę się, widząc was wszystkich tutaj. Niebawem będę z wami się modlił i przemówię do was. Proszę jednak, byście pomodlili się razem przez chwilę, prosząc Ojca w niebie, by odpowiedział na wasze prośby. Odwróciłem się i wraz z Piotrem i chłopcem weszliśmy do gospody. Na zewnątrz Szymon przewodniczył modlitwie i teraz zebrani powtarzali jego słowa. Usiadłem na krześle i kazałem chłopcu podejść do mnie. Miał około 6 lub 7 lat i ogromne oczy, którymi patrzył na mnie przerażony. Podszedł do mnie, a ja zadałem mu pytanie. Czego ode mnie pragniesz? Z właściwą dziecią szczerością odpowiedział, moja mama jest chora, a ja nie potrafię się nią opiekować. Przysyła mnie do ciebie, prosząc o twoją pomoc. Wiem, że pomożesz, bo jesteś dobrym człowiekiem. Czy pomożesz nam? Moje dziecko, idź do domu, do swojej matki. Czeka teraz na ciebie zdrowa, powiedziałem, z uśmiechem patrząc na jego niewinność. Dziękuję ci, powiedział gwałtownie. Wiedziałem, że pomożesz. Synu, powiedział Piotr, wręczając chłopcu pieniądze. Proszę, weź tę monetę, może się przydać. I tobie dziękuję, odparł chłopiec. A gdy odbierał monetę, spojrzał Piotrowi w twarz. Ty też jesteś dobrym człowiekiem. To powiedziawszy, podszedł, jak gdyby to, co się wydarzyło, było czymś, czego należało się spodziewać. Dziwne, zauważył Piotr. Nie zadawał żadnych pytań. Po prostu przyjął to, co powiedziałeś. Jakże bym pragnął, by każdy tak mi ufał. Chłopiec przyszedł w nadziei, że pomogę mu. Szukał dobra, znalazł je i przyjął. Niewinność dzieci. Jakiż to dar? Dar, który każdy otrzymuje, lecz który wielu traci. Now with that, I'm going to finish this part. Tym fragmentem zakończę tę część. In a moment, Oleg will explain the healing circle. It's important for this. Za chwilę Oleg wytłumaczy wam tę część modlitewną. Jest ważne, żebyście tego posłuchali. A potem będzie wystawiony Najświętszy Sakrament. A ja wrócę do was, będę kładł na was ręce i pomodlę się za was. Thank you for your time, your patience and your
Dziękuję Wam za poświęcony czas, za Waszą cierpliwość i za Waszą dobroć. Niech Bóg Was wszystkich błogosławi. Sposobów uzdrowienia, który nie był jeszcze wspomniany, jest sakrament spowiedzi. Wiele osób powtarza mi, że nie zostały uzdrowione, kiedy ja się za nich modliłem, ale dopiero potem, kiedy odbyli spowiedź. No i nic dziwnego. Ponieważ dopóki trzymamy się naszego grzechu, to trzymamy się również tych wszystkich konsekwencji, tego cierpienia, bólu, które się z tym wiąże. Jak możemy oczekiwać, że zostaniemy uzdrowieni? Ale kiedy odbędziemy dobrą spowiedź, kiedy nic już, niczego w sobie nie trzymamy, to Duch Święty w spowiedzi uzdrawia naszą duszę. A kiedy nasza dusza zostanie uzdrowiona, to rzeczą naturalną jest, że i inne rodzaje uzdrowienia za tym postąpią. Ale jest rzeczą bardzo ważną, żeby wyznawać wszystko. Pamiętajcie, że Bóg i tak wszystko o Was wie. Zna wszystkie Wasze złe myśli, wszystkie złe czyny. Nawet kiedy jesteście w samotności i grzeszycie, to Bóg to widzi. Ale kocha Was tak bardzo, że wszystko Wam przebaczy. Chce jedynie, abyście przyszli i powiedzieli Mu o tym, o czym On i tak już wie. I wtedy pozwolili, że Duch Święty przez kapłana, przez sakrament spowiedzi uzdrowi Waszą duszę. Tak, abyście mogli mieć najlepsze możliwe uzdrowienie. Pamiętacie w Piśmie Świętym? Jezus mówi do tego człowieka: Twoje grzechy zostały odpuszczone, wstań, weź swoje łoże i chodź. In confession, Jesus told the priest to say, your sins are forgiven, pick up your bed. I w sakramencie spowiedzi Jezus mówi do Was: Wasze grzechy zostały odpuszczone, idźcie, bądźcie uzdrowieni. Więc jesteśmy bardzo pobłogosławieni, że są tutaj księża, którzy słuchają spowiedzi. Skorzystajcie z tej okazji. A teraz proszę Was, abyście powstali. I zamknijcie oczy. Saint Jesus hanging on the cross. I wyobraźcie sobie, zobaczcie Jezusa, który wisi na krzyżu. You're in the crowd looking up at him. A wy jesteście pośród tłumu i wpatrujecie się w niego. You can see the nails in his hands and feet. Możecie ujrzeć gwoździe w jego przebitych rękach i stopach. The blood running from his wounds. I możecie zobaczyć krew, która spływa z jego ran. And you can see the agony on his face. I możecie na jego twarzy zobaczyć jego agonię. And through the pain he opens his eyes. Ale pomimo tego bólu on otwiera swoje oczy. And he looks at you. I patrzy właśnie na ciebie. And in that look you realize the nails are your sins. A poprzez to spojrzenie uświadamiasz sobie, że tymi gwoździami są twoje grzechy. It's you that's crucified Christ. To ty jesteś tym, który ukrzyżował Chrystusa. But through the pain Jesus whispers. Ale poprzez ten ból Jezus szepcze: My friend, no matter how much you hurt, mój przyjacielu, niezależnie od tego, jak bardzo mnie krzywdzisz, always I love you. Ja ciebie zawsze kocham. Now think on those words as I pray for you. I teraz wsłuchujcie się w te słowa, a ja będę się za was modlił. Father in heaven, bless and bring your children.
in the way you see. Heal their hearts, their minds, their bodies, their souls with your love. Pour out your divine power, your holy power, through your Son and our Lord Jesus. Lord Jesus, we know your Eucharistic presence all is possible. We call on you to heal us now in the way that's best for us and through us, our families, our friends, by the grace of your Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come by means of the powerful intercession of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse. And be healed now in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Be healed in the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, the intercession of our Blessed Mother Mary, St. Joseph, and all God's angels and saints. Amen. Amen. Teraz możemy usiąść. Czy mamy panów, którzy by pomogli w asekuracji? Są panowie i możemy poprosić pierwszy rząd, aby podchodził i stawiał się tutaj po tej literze L do pierwszego stopnia ołtarza, a Adam będzie się mogli nakładać.